Dzień dobry, nazywam się Bartosz Pawluś i będę miał przyjemność dzisiaj poprowadzić webinarium o temacie porównanie modelowania zbrojenia w programie Revit i PowerPack dla Revit. Kilka słów o mnie. Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na kierunku budownictwo. Ukończyłem specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie. Jestem inżynierem wsparcia technicznego w firmie Gratek, gdzie jestem odpowiedzialny za właśnie wsparcie projektantów pracujących w Autodesk Revit oraz robot. Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy w biurze projektowym, gdzie zajmowałem się głównie konstrukcjami żelbetowymi. Plan prezentacji będzie obejmował przedstawienie narzędzia PowerPack for Revit, omówienie wybranych funkcji pakietu Premium Concrete i prezentacja funkcji na przykładzie w Revicie i krótkie podsumowanie. Także PowerPack for Revit jest to nowe narzędzie poprawiające wydajność pracy w Revicie. Jest to taka nakładka utworzona przez firmę Gratek do programu Revit, którą ciągle wspieramy i rozwijamy. Z każdą wersją nowego Revita jest nowe narzędzia PowerPack for Revit. No jest to taka ogólna nakładka dla wszystkich branż, są dedykowane narzędzia dla architektów, konstruktorów czy instalatorów. No i też mnóstwo takich funkcji, które usprawniają pracę każdego w zasadzie użytkownika. Także PowerPack dzieli się na takie trzy pakiety i właśnie dziś omówimy głównie pakiet Premium Concrete właśnie teraz w tym webinarium. Przedstawię teraz w funkcję widoczność zbrojenia, podział rozkładu zbrojenia, pręty główne dla słupa, podział prętów i pręty główne dla belek. Także w tej chwili przejdę do Revita, jeśli Państwo pozwolą. Pierwszą funkcją, jaką będę chciał pokazać, będzie zbrojenie słupa. Przejdźmy sobie na rzut. Może w pierwszej kolejności zazbroimy go w taki bardziej klasyczny sposób. Wprowadzamy pręta. Zmienimy mu średnicę, dopasujemy i zmienimy na maksymalny odstęp. Może zanim coś nie wskoczyło. OK. I zanim jeszcze przejdziemy do 3D, to najpierw zróbmy to w ten sposób. I w tym momencie mamy rozłożone strzemiona. Tu gdybyśmy chcieli je pokazać, trzeba by było właśnie tu to zaznaczyć. A jeszcze pewnie poziom szczegółowości na wysoki, tak? No i mamy widoczne strzemiona. Miało być Fi8. Mamy strzemiona, tak? Utwórzmy sobie taki roboczy przekrój i przejdźmy do niego. Widać tutaj nasze rozłożone strzemiona. I teraz chcielibyśmy dogęścić obszar tu i tu, tak, przy zakładzie. Powiedzmy, że prawdopodobnie najszybszą metodą bez PowerPacka byłoby coś takiego i kopiowanie tego
Przepraszam, w inny sposób to powinienem skopiować. I zmienimy sobie rozstaw, tak, mamy zagęszczone może nawet dotąd, tak, żeby nie wchodzić w belkę. Skopiujmy sobie to w dół teraz. I jeszcze przesuniemy. No i chcieliśmy uzyskać coś takiego, tak? No to powerpack cofnijmy może do tego miejsca, gdy pręty są nierozdzielone. Tak, jeszcze chwileczkę. W ten sposób i powerpack dla takiego działania ma przypisaną funkcję w zakładce rozkłady zbrojenia. Możemy rozbić rozkłady na pojedyncze pręty, tak? Gdy klikniemy w rozkład, on teraz, każdy pręt, który był w rozkładzie, jest osobnym, cofnę to, tak? Możemy też podzielić na dwie części, tak? Klikamy rozkład. I od którego pręta chcielibyśmy mieć drugi, zagęszczamy. Moglibyśmy też zrobić to w jeszcze inny sposób, izolować pręt, klikamy w rozkład, klikamy w tego pręta, chcielibyśmy go wyizolować. On jest jakby teraz pojedynczym, tu jest nowy rozkład, a tu jest drugi. Moglibyśmy go usunąć, rozszerzyć i zmienić odstępy. Tak, a wróćmy do sytuacji sprzed chwili. Mamy rozbite układy, możemy złączyć. Proszę, wszystkie pręty tu połączyło. Więc no już zostawmy strzemiona może w ten sposób i wstawmy sobie jeszcze do tego słupa pręta głównego, prostego, stała liczba 2, prostopadle do otuliny i popatrzmy, tu poziom wiązania jest trochę nie pasuje do naszych, że tak powiem, potrzeb, no to moglibyśmy go szybko wyedytować. Tak. Tak. I jeszcze raz. Przepraszam. W ten sposób. Moglibyśmy też jeszcze tu w sumie zrobić to edycją szkicu. W ten sposób mamy pręt, wystaje na nas, jest starterem do następnej kondygnacji, tak? Coś się podziało. Jeszcze sobie to wydłużymy. I mamy gotowe kupręta. No, najszybciej pewnie byłoby je teraz użyć lustra względem osi i mamy gotowe, powiedzmy, zbrojenie. Teraz jeszcze raz użyjmy funkcji widoczność zbrojenia.
Ale usuńmy to wszystko. Powerpack ma funkcję do tego, do zbrojenia słupa, tak? Klikamy w zbrojenie główne, w słupa i mamy tu kilka zakładek, które pozwolą nam wygenerować zbrojenie. Załóżmy, że będziemy mieć średnicę Fi20 po 2, to jest słup kwadratowy, nieduży. Odsuńmy tu trochę, żeby pręty nie wchodziły, powiedzmy, w belkę. Możemy też zadać zbrojenie drugorzędne. No może w takim słupie kwadratowym to nie jest jakieś konieczne, ale generalnie funkcja działa tak, że po zbrojeniu głównym możemy mieć zróżnicować jakby średnicę, tak, jeśli byśmy chcieli mieć mniejszą średnicę do zbrojenia w słupie, to tym zbrojeniem drugorzędnym możemy to uzyskać. Jeśli słup był, powiedzmy, prostokątny, tak, to zbrojenie główne zazwyczaj jest w narożnikach lub na środkach rozmieszczane. Także moglibyśmy właśnie tu zadać też startery główne, startery drugorzędne. Zadajmy główne Fi16. Tu powiedzmy minus 100. Tak, tu w ogóle mamy na ilustracji pokazane, do czego odnoszą się te przykłady, te wymiary. Odsunięcie dolne, tak, chciałbym, żeby od powierzchni kondygnacji w dół było na 100 cm, do góry na 50, tak powiedzmy. I przejdźmy do zbrojenia poprzecznego. Tu musimy dać plusik. Rozkłada nam się pakiet, moglibyśmy. No, przepraszam, tu musiałbym zmienić rozkład, tak? Na przykład na 75, tak? I możemy dodawać ilość tych pakietów. To jest rozkład nietypowy, tak? Mamy kilka zdefiniowanych, predefiniowanych, powiedzmy typowych. Najbardziej popularnym jest ten trzystrefowy. Tu odsuńmy, żeby pręty nie wchodziły tak w belkę. Zdefiniujmy sobie średnicę Fi8 i dostosujmy rozkład, tak. Tu metodą, powiedzmy, prób i błędów można dojść do tego, żeby była żądany rozstaw. Moglibyśmy też zadać takie montażowe strzemiona dla starterów głównych. Odsunięcie dolne, czyli od odległość będzie mierzona od stopy, od, przepraszam, od, ko, od początku kondygnacji, jakby od podnóża słupa do góry. Ja to zostawię, tylko tu będę chciał zademonstrować, jak to będzie wyglądało. Mam informację, że te pręty rozłożono poza obszarem nadrzędnym. Tak, tu jeszcze sprawdzę, czy czegoś no, nie ucięło. Mogę to szybko wyedytować. Tak, mamy startery, mamy pręty zagęszczone, strzemiona. Słup wygląda całkiem okazale. Może tu przesadzam trochę, ale no jest na pewno to szybki i wygodny sposób generacji zbrojenia. Te pręty wstawia jako rozkład pojedynczy, no ale mógłbym to dowolnie edytować, tak, mógłbym zmienić im kształt, jeśli chciałbym na jakiś, jeśli nie chciałbym starterów, tylko odgiąć pręty, tak, mógłbym to z łatwością teraz zrobić. Jeszcze może pokażę, jakby to wyglądało na przykładzie słupa prostokątnego, trochę większego. I przesuńmy sobie ten przekrój. To ten sam, także się tam przyda. Przejdźmy tu do 3D.
Tak, mamy słupa prostokątnego. I właśnie zazbrójmy I25. Tu już możemy różnicować na kierunkach. Wzdłuż boku A powiedzmy, że chciałbym mieć 7 prętów, wzdłuż boku B. Tylko tu musimy uważać, żeby rozkładać je w dobrych kierunkach. Może dajmy 4. No i podobnie. Tu zróbmy minus 5, żeby pręt się kończyły przed stropem. Przepraszam, to tu. Tu dajmy 0. Starterów może nie wydawajmy. Dajmy po 2. Dwa dodatkowe pręty takie montażowe. FI12. Może trochę zmniejszymy tą liczbę, żeby nie przesadzić. Tak, no i zbrojenie poprzeczne. Tu właśnie będzie duża różnica, ponieważ dajmy sobie rozkład też trzystrefowy, ale też odsuńmy górę o 65, żeby uniknąć kolizji z belką. Przepraszam. Jest OK. I teraz już tu program od nas wymusza jakieś dozbrojenie z warunków konstrukcyjnych. Tak, możemy dać strzemie wielocięte, możemy dać szpilki. Dajmy sobie strzemiona. W obu przypadkach. I zobaczymy, co jakie zbrojenie nam wygeneruje program. No, tu trochę na tym kierunku pomyliłem. 5 powinno być na kierunku B. Niepotrzebne są tutaj do zbrojenia, to prawie na siebie nachodzi, tak, ale tu jest, to jest przykład, tak, tu można edytować wiele rzeczy. Widzimy, że zostały wstawione strzemiona. Może dam, wrócę na poziom minus 1, tak, żeby widzieć dokładnie, tak, w jaki sposób zostały tu wstawione strzemiona. Tu, no, program trochę nie mógł połapać, bo tak dużo tych prętów było. To może jeszcze spróbujmy jeszcze raz. Wyfiltrujmy to, usuńmy i jeszcze raz wstawmy. Tu program powinien pamiętać te ustawienia. Tak, pamięta, więc problemu nie ma. Problem był tu 3, a tu 5. Zobaczymy, jak teraz tu się zmieni. Jeszcze mogłem to dozbrojenie na tym drugim kierunku wywalić. Ale już teraz program złapał strzemiona w odpowiedni sposób. Przepraszam, pręty główne w odpowiedni sposób. Także można w ten sposób działać ze słupami, dużo, dużo szybszy, dużo wygodniejszy, większa kontrola. No nawet jeżeli byśmy coś pomylili, tak, to już mamy wstawione pręty, możemy je edytować już powiedzmy tu pod rewitem. Dobrze, przejdźmy sobie na przekrój i pokażę, jak zazbroić belkę. Kolejny przykład. Zróbmy sobie kolejny roboczy przekrój.
Trochę go skrócę. To jest nasza belka i zamknę ten rzut. Może ten przekrój przesunę, żeby nie przeszkadzało nam to zbrojenie. O, w ten sposób. Zbrojenie ze słupa. Zróbmy to, że tak powiem, klasycznie. Tu jeszcze oczywiście płyta musi być konstrukcyjną. Musimy uaktywnić tą funkcję. Zbrojenie. No i wstawmy tak jak wcześniej. Równolegle do. Może równolegle do płaszczyzny roboczej. No. Zmienimy sobie na Fi8. I tu jeszcze rozciągniemy sobie tego pręta. Niepotrzebnie trochę go zrobiłem takiego krótkiego. W ten sposób. I przepraszam, tu jeszcze mogłem zmienić rozstaw. I zobaczmy, jak zostało sprowadzone to zbrojenie. Znowu skorzystamy z powerpacka. Ta funkcja jest wygodniejsza. Tak, kręty zostały wprowadzone, żadnych przecięć tu przy słupach, jeden rozkład. No i znowu musielibyśmy albo jakoś skracać, ucinać rozkład i kopiować, tak, albo korzystać z funkcji powerpacka do rozbijania rozkładu. Też jest taka opcja. Byłoby to trochę szybciej, no ale tak jak pokazałem wcześniej, no jest funkcja do zbrojenia belek tak samo, czyli no tu jeszcze na tym przekroju tak samo wstawiłbym, no to wstawmy może już dla formalności zbrojenie górne i dolne jakieś. Tak, pręty proste. Teraz stała liczba 2, już dajmy 3. Prosto padle. O, w ten sposób. Zmieńmy średnicę jeszcze tym prętom na jakąś Fi25, powiedzmy. I już widzę ten bardzo długi pręt, tak, on jest przez całą długość. Oczywiście jeszcze muszę użyć funkcji widoczności. Tak, on tu jest przeciągnięty przez całą długość belki. To moglibyśmy kombinować. Też trzeba by było dzielić ten pręt. No, tu jest kolejna funkcja powerpacka, podział prętów, podział linią. Trzeba kliknąć w linię, która jest najpierw narysowana, albo taki podział prętów. Tu możemy dowolnie jakby wybrać, jak ten rozkład będzie podzielony, tak, na jaką maksymalną długość pręta, w którym miejscu będzie obcięty, czy na zakład, czy na mufy, czy mogą pręty mieć po prostu przerwę, tak, nie dochodzić do siebie, albo mogą być odgięte. No, to jest duża funkcja, duża liczba do edytowania. Na przykład zróbmy to w taki sposób.
Chciałbym mieć, aha, w ten sposób to dzieli. No to może zmniejszmy te prędkie. Albo zwiększmy, dajmy 14 metrów. Tak, maksymalnie. Zobaczmy. Chciałem wyizolować. Aha, tylko nie będziemy widzieć drugiego. No, ale jakby PowerPack zrobił połączenie na zakład. Pręty są podpięte. Co prawda jest to w środku rozpiętości. Trochę nie chcielibyśmy mieć w tym miejscu tego połączenia. Tak, no. Dla formalności moglibyśmy zrobić jeszcze lustro i dać pręty górą. Ale usuńmy sobie to. Te pręty. Może szybciej będzie w sumie z tego widoku. I zróbmy to funkcją powerpacka do belek. Pręty główne. I znów mamy bardzo, bardzo rozbudowane menu konfiguracji generacji zbrojenia. Musimy dodawać do poszczególnych przęseł warstwy. Tak, tu moglibyśmy mieć więcej warstw, jeżeli była taka potrzeba. Może, że zaznaczymy, że chcielibyśmy mieć pręty przez całą długość belki. Wtedy te wszystkie będą tworzone jako pręty kontynuowane. Załóżmy tu też, każdy wymiar jest praktycznie opisany. Załóżmy jakiś tu Fi 25 właśnie może. I załóżmy, że z lewej chcielibyśmy, żeby trochę te pręty wchodziły na podporę. Tak. Tu w zasadzie zmienimy tylko średnicę, tak żeby była ciągła, ale no, to jest środkowe przęsło. Tu jest przęsło skrajne. Tu już ustalmy, żeby z prawej było minus te 200, 250 tam, tak? Dajmy to w ten sposób. Aha, tu sugeruje mi hack, bo jest zbyt mało miejsca, żeby zakotwić to. Dajmy sobie 0 pręty proste, tak, i dajmy te 250 zakotwienia. I przejdźmy do górnych prętów montażowych. Tu zróbmy podobnie. Podobnie zrobimy, może Fi 16 teraz. Pręty ciągłe przez wszystkie przęsła. Też dwie sztuki. Tu w sumie moglibyśmy dać trzy. Zmienimy to jeszcze szybko. Tak, i przejdźmy do tego zbrojenia montażowego górnego. Też chciałbym, żeby trochę wchodziło na podporę skrajną. Tu dajmy też takie samo długość zakotwienia. To tak, tylko by zademonstrować. Tu wiadomo, nikt tego nie będzie wykonywał. Tylko chcę zademonstrować, jak działają funkcje, a nie zbroić w odpowiedni sposób, zgodny z wszystkimi tam warunkami. Powiedzmy, że w ten sposób to zadamy.
i przechodzimy do zbrojenia przeciwskurczowego. Podobnie ja chciałbym, żeby to były pręty kontynuowane przez całą belkę. Tylko dajmy sobie rozstaw 150, ilość 2, odsunięcie z prawej. No, też chciałbym, żeby trochę wchodziły na podporę. Tu proszę zwrócić uwagę, że ten odcinek z minus x, czyli jak stawiamy to z minusem, to pójdzie to w lewo. Tu trzeba właśnie zwracać uwagę na te wszystkie rysunki, jak co, która wartość odpowiada czemu, bo tu na przykład jest rozstaw już w milimetrach, odsunięcie jest w centymetrach. Właśnie. 15 centymetrów, nie 150. I tak samo z lewej minus 15 centymetrów, też dwie warstwy, Fi 8, rozstaw 115. 150, przepraszam. I jeszcze dla formalności sprawdźmy. Tu coś się podziało. Dajmy teraz 15 i teraz o, została ta wartość. Także będą pręty leżały trochę wyżej. Zróbmy dla pewności to we wszystkich przęsłach. Tak, żeby mieć je trochę nad prętami głównymi. Wygląda, że się udało. I tak, pręty poprzeczne. Tu działa to podobnie, tak? Moglibyśmy definiować pakiety ręcznie, każdy tu z tych utworzonych, ale no szybciej będzie tędy tą opcją. Moglibyśmy tu zmienić to, gdzie chcemy mieć zakotwienie. Ja chciałbym mieć u góry, chciałbym mieć strzemiona. Tu ewentualnie, jeśli belka byłaby na tyle szeroka, program sam to wykrywa, to wtedy jest funkcja spinek, szpilek, tak? Przepraszam. Tu też możemy zdefiniować dowolnie kształt strzemienia, jeśli byśmy mieli jakiś bardzo nieregularny kształt belki. Ja zostawiam takie, powiedzmy, klasyczne i rozmienię rozstaw. I tu dam 150. Tu kontroluję tyle, ile jakby zostało do końca, tak? Dajmy sobie 42. Zostało mi do końca 175. No to dajmy 43, tak? Mógłbym tą odległość rozdzielić, żeby było symetrycznie. I te wartości zostały właśnie przeniesione do tych pakietów. Także tu mamy takie globalne ustawienie dla przęseł. No i zróbmy tu analogicznie. Po 3, 75, 150, 75 i tu mamy 110. Także tu troszkę mniej, dajmy 30 na przykład, brakuje jeszcze, dajmy 34. No to sobie zacznijmy tak, żeby było symetrycznie. Trochę z dalszej odległości od podpory. Mamy zdefiniowane kolejne przęsło, kolejne pakiety. No analogicznie z ostatnim strzemię
Dajmy tu może 3, 75, 75. To tak samo jak w słupie, w zasadzie metodą prób i błędów można dochodzić do tego. No i tu już widzę, że 42 mogę dać od 75 i mamy ładnie symetryczne, tak? No i teraz jeszcze górne podłużne zbrojenie podporowe. Tu też moglibyśmy zdefiniować różne warstwy, tak, dodać, gdyby była taka potrzeba. Ja załóżmy po prostu tu jest odległość x1 odsunięciem od lica zewnętrznego. Ja załóżmy zrobię takiego pręta z hakiem, żeby on się tu kotwił po prostu. Ten pręt niedaleko będzie wchodził na podporę, no ale damy mu hak, żeby to trochę lepiej wyglądało. I teraz mamy pręty w przęśle. Dajmy tak samo 25, 3 pręty. Teraz tu w lewo mamy minus, także też musimy dać z minusem 2 metry, w prawo plus 2 metry, odsunięcie górne, załóżmy 0. One będą i tak trochę niżej niż pierwsza warstwa z warunków konstrukcyjnych. Dajmy tu 130 cm. Podobnie w drugim przypadku. Tak samo zadajmy. I długość zakotwienia. No i żeby było symetrycznie, zrobimy coś podobnego, co zrobiliśmy z lewej strony. Tak, i tu było teraz minus 50, tak, i przepraszam, 50 i minus 3 metry, 3 pręty i fi 25. No i klikamy OK. To chwilkę będą się te pręty generować. Usunę ten punkt referencyjny. I pręty się wstawiły za wyjątkiem jednego przęsła. Zaraz to sprawdzimy, co tu się podziało. Ale tak jakby wszędzie indziej widzimy, że jest OK. Tu wstawiło jakąś szpilkę. Dobra, moglibyśmy to jeszcze raz spróbować, coś tu się nie powiodło, ale wywalimy sobie to, tak będzie program pamiętał te ustawienia w ten sposób. Tu być miały fi 20, od tego zaczniemy. Ustawmy sobie to jeszcze. I problem był z prętami poprzecznymi. Nie wstawiło ich. Wstawiło jakieś szpilki. To są strzemionowe docięte. Tak, miało być strzemiona.
Zróbmy w ten sposób. Jednak może. Klikamy OK. I już coś te strzemiona wielocięte tu spowodowały jakiś błąd. Te szpilki mamy. No, jeśli by nam to nie odpowiadało, to możemy je już usunąć też ręcznie, bo te pręty są w pełni edytowalne, tak, i problemu nie ma. Tu coś po prostu podczas definiowania musiałem za dużo kliknąć. No, ale jakby całe zbrojenie wygląda OK. Na pewno jest to dużo, dużo szybsza metoda niż, zwłaszcza jeżeli ma się wprawę w definiowaniu tego, no naprawdę bardzo dużo tu można zdefiniować rzeczy. No, a nawet jeżeli coś stawimy źle, no to już na przykład takie coś, to wystarczy naprawdę kilka chwil, by to edytować, tak, a nie trzeba rozkładać wszystkiego od zera. Także w ten sposób na pewno możemy zaoszczędzić kupę czasu w trakcie modelowania zbrojenia. Przejdźmy jeszcze do prezentacji na podsumowanie. Także funkcje PowerPack for Revit Premium Concrete pozwalają na automatyzację najbardziej czasochłonnych czynności, takich jak rozkładanie właśnie zbrojenia, jak modelowanie zbrojenia. Jest dużo funkcji ułatwiających pracę i nawigowanie w modelu zbrojenia. Duża ilość dostępnych opcji przy generowaniu modelu zbrojenia. Bardzo, bardzo duża łatwość obsługi. Mamy obszerną pomoc do PowerPacka, czy też ciągły rozwój tych dodatków przez naszą firmę. Mamy swój dział developmentu i cały czas PowerPacki są rozwijane. Często też według sugestii klientów te funkcje są tworzone specjalnie, jeżeli zgłaszają takie zapotrzebowanie. Także ja jeszcze chciałem zaprosić na naszego bloga na stronie Gratek Poland. Można zasubskrybować go, żeby dostać powiadomienia. Jest tu naprawdę sporo artykułów o tym, jak w ogóle obsługiwać PowerPacka, ale także Revita. Jest dużo naprawdę przydatnych artykułów, z których możemy czerpać wiedzę. Tak samo na naszym kanale na YouTube Gratek jest cała playlista filmików poświęconych właśnie PowerPackowi Premium Concrete. Jest mnóstwo filmików o tym, jak zbroić w PowerPacku. Tak samo na stronie naszej, na kanale anglojęzycznym. Zapraszam bardzo serdecznie na nie. Z mojej strony to tyle. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli byłyby jakieś pytania teraz, to proszę zadawać je na czacie. A jeżeli jakieś pytania pojawią się później, to zapraszam do wysyłania maili na naszą skrzynkę supportpoland@gratek.com. Ja jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.